Cześć wszystkim, z tej strony Arek i witam was w kolejnym odcinku z 22. Znowu na małej wsi się znajdujemy, znowu sobie coś tutaj dzisiaj podziałamy. I parę ciekawych rzeczy powiem, także zostańcie do końca. Dużo czasu wam nie zajmę, postaram się, żeby ten odcinek nie był jakimś tasiemcem. Będziemy sobie gruberować dzisiaj. A dokładnie renówką i tym gruberem Unii tutaj. Żeby wam pokazać też, jak ta renówka sobie pracuje. Osoby, które były na wczorajszym live'ie, którym też w ogóle bardzo dziękuję za to, że wpadły. Było fajnie, więc mam nadzieję, że takich live'ów będzie więcej. Osoby, które były właśnie na live'ie, no to widziały już, jak ten ciągnik pracuje. A wy będziecie mogli zobaczyć go sobie na tym odcinku. Mamy też tutaj Zetora. Ciapka widzieliście już wczoraj. Parę maszyn tutaj doszło, bo właśnie na live'ie sobie troszeczkę to gospo rozwinąłem. I tak jeszcze brakuje większości maszyn, no bo to było takie tylko zwykłe granie, jeszcze nie taki totalny save. Więc będziemy sobie za chwilę działać. Nie musicie skipować, bo zajmę i tak tylko chwilkę. Chcę was zaprosić na Instant Gaming, czyli sklep, gdzie w najniższych cenach znajdziecie gry, dodatki do gier i nie tylko. I myślę, że najsensowniejszą opcją, jeśli chodzi o farminga, do znalezienia teraz właśnie na tej stronie, jest Season Pass na drugi rok, czyli ten 2023. Drugi rok farminga. Dlaczego? Bo jeśli nie macie na przykład DLC, które wyszły w tym roku, to kupując tego Season Passa, będziecie mieli je już w pakiecie. Te, które wyszły i te, które wyjdą, czyli na przykład cała edycja premium właśnie z tą polską mapą zielonka, więc możecie tutaj tak naprawdę kupić sobie kilka rzeczy w jednej i to o wiele niższej cenie, niż jakbyście mieli je kupować osobno. Więc to jest, myślę, że taka najbardziej sensowna opcja na teraz. Myślę, że w przyszłości też się pojawi tutaj bliżej gdzieś już wydania możliwość preorderu dodatku premium. O tym też was będę informował. Także jak teraz, myślę, że to jest najbardziej właśnie sensowna opcja. Ale jeśli chcecie się rozejrzeć, poszukać sobie jakichś innych dodatków, czy nawet części farminga, tutaj 11 nawet możecie sobie znaleźć. I inne giereczki oczywiście, tutaj akurat dowolność macie wyboru. Więc zachęcam, link znajdziecie w opisie, a my lecimy dalej do odcinka. Wyruszmy więc, bo na pole daleko nie jest. Dokładnie, no to jest ono praktycznie naprzeciwko gospodarstwa. Tylko czy ja się tutaj wyrobię? Jakoś na pewno. Teraz sobie cofnę. Ciasnawo tutaj. O! Tam starałem się, żeby 30 jakoś nie zahaczyć. Tak głupio ją postawiłem właśnie, że ona tutaj nam grodzi. Okej. A więc mówiłem, że parę ciekawych rzeczy mam do pogadania. No i pierwsza jest taka, jeśli ktoś nie widział wczorajszego filmu, no to to, że ta renówka będzie wydana. Terenówkę zrobił Acid, ten sam Acid, z którym na Mod Contest w 19 robiliśmy tego Ursusa 3512. Także Acid, dzięki za podesłanie mi tej renówki. I pozdrawiam cię serdecznie. Fajnie, że nadal pamiętasz o mnie. No i ja też w tej renówce mam poprawiać parę rzeczy. Dzisiaj wieczorkiem się pewnie tym zajmę. No i cóż, z takich ciekawych funkcji, no to oczywiście wiadomo, że tam ma drzwi otwierane, to wszystko, ale co mnie osobiście tak sprawiło, że miałem takie wow, to to, że mega fajnie tutaj rozwiązał. O, patrzcie, bieg musiał zostać tutaj przerzucony. Pod górkę troszeczkę ciężej jest, ale daje radę. To, że na scrolla jest tutaj regulacja całej kolumny kierowniczej i można sobie, nie to, że góra, dół, regulować, wiecie, że tylko jedno lub drugie położenie, tylko rzeczywiście możemy sobie no, praktycznie o kurde milimetry to regulować, tak jak nam pasuje, więc to jest fajne i niby proste się wydaje, ale ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem w żadnym ciągniku. Nie wiem, może już gdzieś było, ale po prostu ja na tym modzie nie grałem. Możecie napisać. Ale taki główny temat, o którym muszę wam powiedzieć i który dzisiaj mnie tak strasznie miałem takie zderzenie z rzeczywistością, to jest to, że ja tak naprawdę nie wiem, co nagrywać. Nie wiem, co nagrywać. Ja nie mam serii jakiejś takiej, wiecie, która leci sobie odcinek po odcinku. Tak jak na przykład miałem kiedyś coś takiego. Nie potrafię jakby znaleźć
zagrzać za długo miejsca na jednej mapie. I to też jest jeden z powodów tego właśnie, że żadnej serii nie ma. Bo też, nie wiem, ja już sobie dawno, ale to dawno temu postawiłem za cel, że odpalę taką, mówiłem też wam o tym już kiedyś, że odpalę taką giga realistyczną serię, jak skończę swoją mapę. Taka, że wiecie, naprawdę tak zbliżone do realizmu, jak się to tylko będzie dało, na ile ta gra będzie pozwalać. Ale przez to, że strasznie, ale to strasznie przedłuża mi się robienie tej mapy, no to odwleka się w czasie też właśnie ta seria, nie? I nie chcąc zaczynać nic właśnie normalnego z farminga, takiej zwykłej serii, praktycznie wygląda to u mnie tak, że jak już jest jakiś odcinek, no to wiecie, jest jakaś randomowa tylko maszyna na randomowej mapie i ja sobie tak gram. I zdaję sobie też sprawę z tego, że właśnie te odcinki mogą być dla was nudne. Zawsze miałem też takie spojrzenie na to wszystko, że gdybym nagrywał normalne odcinki, wiecie, z jakiejś serii, no to nikt by tego nie oglądał. Dlatego jak już chciałem właśnie odpalić jakąś serię, no to taką, żeby rzeczywiście szło to fajnie oglądać. Roleplay, ale taki fajny roleplay, a nie taki przesadzony, wiecie, jak robią niektórzy. Przesadzony w tym sensie, że tam jakieś naprawdę takie abstrakcyjne sytuacje. I kurczę, nie wiem. Powiem wam, że naprawdę ja teraz muszę się długo, ale to długo zastanawiać przed nagraniem czegokolwiek, co ja właściwie chcę nagrać. Dzisiaj na przykład też miałem kilka pomysłów, czy nie wiem, z trzynastki nie wrzucić jakiegoś odcinku, na przykład tam, gdzie sobie gram na takim save'ie, który już jakiś czas temu sobie stworzyłem i też raz na live'ie, tylko sobie na nim zagrałem. Ja po prostu, to nawet nie chodzi o to, że nie mam pomysłów, tylko nie wiem właściwie, co byście chcieli oglądać. Bo ja już tyle czasu na tym YouTubie siedzę, zaraz będzie, już w sumie jest 7 lat. A ja nadal chcę to robić, tylko że kurczę, zauważyłem, że od naprawdę dawna nie mam zwykłej takiej serii. W 19 gdzieś tam miałem na Osinie na przykład, nie? Gdzie tam sobie grałem. I to było też jeszcze w porządku, ale to jest w sumie ostatnia seria, jaką chyba taką miałem na kanale, wiecie, ze zwykłego grania, no bo tam są serie pokroju na przykład Zapomniane Symulatory, czy Hit czy Shit, który się pojawia raz na ruski rok, ale chodzi mi o taką zwykłą serię, gdzie mam sobie jakiegoś save'a założonego i te odcinki są rzeczywiście numerowane, są tam, wiecie, po prostu sezonowe akcje wykonywane. Ta mapa jest w sumie mega fajna pod to. I z chęcią bym tutaj coś takiego zrobił, ale z drugiej strony też sobie wtedy myślę, czy ktokolwiek będzie chciał oglądać odcinki single player. Bo ja wiem, jakie to potrafi być nużące. No, najczęściej serie, które ogląda się ciekawie, no to są serie multiplayer. Tylko że teraz, widzicie, ja mam na YouTubie o tyle ciekawie, że praktycznie co była jakaś ekipka do nagrywania, no to to się kurczę rozpadało, nie? I jak pewnie pamiętacie, no to ostatnią taką osobą, z którą tak nagrywałem odcinki na przykład na dwa kanały, no to był Riot. Ale Riot poszedł w swoją stronę, tam zajął się sobą, swoim kanałem, na Twitchu też zaczął streamować. Generalnie, no, można powiedzieć, że no, w pewnym sensie się odciął, nie? I ja tak naprawdę, jeśli chodzi o to nagrywanie, o to wszystko, zostałem sam. Nie brakuje mi ludzi do grania na przykład, ale ja nie mam z kim nagrywać. Dlatego nie wiem, czy jest sens robić serię właśnie z single player, bo nie wiem, czy byście nie chcieli tego oglądać, no bo zazwyczaj serie single player to są sleepery, no bo co jedna osoba może przez 20 parę minut opowiadać? To nawet jeśli, wiecie, nawet jeśli będę starał się opowiadać ciekawie, no to na pewno nie na tyle, żeby zainteresować duże grono osób, żeby ten odcinek obejrzały
nie wiem, choćby w połowie. Bo najczęściej watch time to jest u mnie, nie wiem, 3-4 minuty, co jest takie mega smutne, nie? Duża część widzów też nie subskrybuje kanału, a ja też nigdy nie byłem typem osoby, która by żebrała o suby. Więc tak naprawdę to, że ja w ogóle mam te ponad 60 tysięcy subskrypcji, no to mogę zawdzięczać tylko wam, że wy mi zaufaliście i sami z siebie zostawiliście suba, no bo naprawdę rzadko kiedy mi się zdarza, że ja o te suby jakoś tam żebram. Więc naprawdę nie wiem. Gdybym miał robić jakąś serię, to musiałbym wiedzieć, że serio to będzie ciekawe, że wy będziecie chcieli to oglądać. No bo takie męczy mnie już to takie nagrywanie takich, wiecie, odcinków zwykłych, gdzie po prostu sobie kupuję jakąś maszynę, jadę na konkretne pole i wiecie, więcej już tego nie widać nawet, nie? Tej maszyny czy coś. Rzadko kiedy jest właśnie tak, że jeden odcinek, znaczy, przepraszam, dwa odcinki się pojawiają jakby z tej samej mapy, z tych samych maszyn. Mam też wrażenie, że właśnie moda na takie zwykłe odcinki się już pokończyła. Kiedyś to się bardziej oglądało. Nie wiem, chcę poznać waszą opinię, czy oglądalibyście u mnie taką serię. Gdybym na przykład tutaj zrobił jakąś serię pokroju Dziad, gdzie bym sobie grał właśnie na jakiejś 60, na jakiejś 30, już na przykład bez takiej renówki, żeby to jakoś było ciekawiej. Cóż no, do was tutaj należy decyzja. No, tak jak mówię, chcę nagrywać, ale chcę nagrywać coś, co wiem, że wy będziecie oglądać. Ogólnie tutaj też ciekawostka dla osób, które nie były na live'ie. To już jest łąka sprasowana. Sprasowana. Zgrabiona. Gotowa do prasowania. Także też tutaj wczoraj dokończyliśmy sobie. Bo serio, kurczę, no lubię to robić, tylko lubię też robić to z myślą, że rzeczywiście ktoś to będzie z takim zaciekawieniem oglądał, a nie tylko o, wstawił nowy odcinek, dobra, co on tam gada i tak wiecie, odpala sobie filmik, przeskipuje 5 razy, że tutaj coś gada, dobra, wychodzę. No, nie chcę właśnie być takim kurczę nudziarzem, nie? Ciężko jest z farminga nagrywać właśnie jak się nie ma jakiegoś takiego większego pomysłu, parcia, czy właśnie osoby do nagrywania. No, na MP jest zawsze też raźniej, nie? To jednak nie ma co ukrywać. Okej. Tak jak mówiłem, nie będę was tutaj za długo trzymał, bo no widzicie, pole już zrobione. Nie skupiałem się też za bardzo na tym. Nie wiem, czy nawet jakichś omijaków nie zostawiłem, no właśnie. Także no widzicie, jak to wygląda, no. Jest to takie troszeczkę męczenie, żeby tylko coś nagrać, żeby nie pozwolić temu kanałowi leżeć odłogiem przez jakieś tam tygodnie czy coś. Także na pewno odpalę się z jakąś serią na swojej mapie, jak już ją skończę. Ale właśnie chcę wiedzieć, czy obejrzelibyście coś na przykład z tej mapy, czy jeszcze z jakiejś innej, takie zwykła seria single player, jak na przykład nagrywałem kiedyś w 17 z Lubelszczyzny, czy jeszcze tam z jakichś innych map. Cóż no, dajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Na razie, cześć.